Co to za dzień, kiedy wszyscy są dumni z naszego kraju? Dzień Ziemi? Narodowe Święto Niepodległości? Czy Dzień Zabawki? Aha! Narodowe Święto Niepodległości! W jakim miesiącu obchodzimy Święto Niepodległości? W styczniu? W maju? Czy w listopadzie? Aha! W listopadzie! Którego listopada obchodzimy Święto Niepodległości? 11? 1? A może 25? Aha! Święto Niepodległości przypada zawsze 11 listopada. Pełna nazwa naszego kraju to Królestwo Polskie, Polska Rzeczpospolita Ludowa, Rzeczpospolita Polska. Aha! Prawidłowa odpowiedź to Rzeczpospolita Polska. Co śpiewamy na Dzień Niepodległości, aby okazać szacunek dla naszego kraju? Piosenkę o miłości? Mazurek Dąbrowskiego? A może 100 lat? Aha! Śpiewamy nasz hymn, czyli Mazurek Dąbrowskiego. Świętujemy Dzień Niepodległości. Raz w tygodniu? Raz w roku? Czy dwa razy w roku? Aha! Święto Niepodległości świętujemy raz w roku. Wieszamy w dzień 11 listopada biało-czerwoną flagę, czerwone wstążki czy kolorowe światełka? Aha! Oczywiście biało-czerwoną flagę. Jak nazywał się koń Józefa Piłsudskiego? Śnieżka? Kasztanka? Jutrzenka? Aha! Ten koń miał na imię Kasztanka.
autorem słów do naszego hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego. Henryk Dąbrowski, Agnieszka Osiecka czy Józef Wybicki? Aha! Autorem słów naszego hymnu jest Józef Wybicki. Co symbolizują biało-czerwone barwy flagi Polski? Kolorowe lizaki? Biały śnieg i czerwone jabłka? Czystość i odwagę? Aha! Biało-czerwone barwy symbolizują czystość i odwagę.